Naprawdę, te stardropy są jakieś niesamowite! W tym momencie na ekranie macie szczęśliwca, który zgarnął darmowe hiperdoładowanie z ostatniego odcinka. A dzisiaj mamy sobotę 16 grudnia, także ho ho ho, pora otworzyć 16 prezent z kalendarza adwentowego. Także sprawdźmy, co kryje się w tym prezencie i co dzisiaj ktoś z was będzie miał ode mnie do zgarnięcia totalnie za darmo. A jest to doładowanie na 170 gemów do Brosta, czyli o równowartości 60 zł. Ale moim zdaniem lepiej za to doładowanie nie kupować sobie gemów, tylko poczekać właśnie do stycznia na ten nowiutki karnet zadymiarski Premium Plus. Bo tam jest pełno gemów, nowych skinów i w ogóle jest mega fajny ten karnet. Także jak chcecie ode mnie zgarnąć takie doładowanko, to zostawcie szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, wciskając ten guziczek tam na dole. Miejcie wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony owoc. Ja bym chyba napisał, że jabłuszko albo truskawki. A ty jakiego masz ulubionego owocka? Napisz w komentarzu i powodzenia wszystkim! Witam was w ten sobotni poranek. Chyba że to oglądacie po południu, no to życzę smacznego obiadku. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w tym wspaniałym nowym odcineczku z Daily na moim kanale. Jak właśnie możecie zauważyć, ja w tym momencie tworzę nowiutkie konto w Brawl Stars. A to wszystko po to, żeby wykonać pewien challenge. Ponieważ w tym odcinku, tak jak zapowiadałem już jakiś czas temu, zrobimy sobie wielki opening całej alei pucharów od 0 do 50 tysięcy pucharków. Jak wiecie, Trophy Row dostał upgrade'a i teraz można, słuchajcie, na nim otworzyć legendarne stardropy, a także mityczne. No i w sumie też dużo innych nagród się pozmieniało na po prostu zwykłe stardropy, także myślę, że będzie to naprawdę ciekawy odcinek. A głównym celem naszego dzisiejszego filmu jest to, żeby sprawdzić, ilu zadymiarzy, zaczynając właśnie od tej tylko jedynej szelki, uda nam się wydropić właśnie na tym nowym koncie. Możecie obstawiać w komentarzach, ile uda nam się zadymiarzy odblokować od 1 do 76, ponieważ tutaj, słuchajcie, mam dostępnych wszystkich brawlerów, ponieważ jest to wersja testowa Brawl Stars właśnie dla twórców takich jak ja, żebyśmy mogli przeprowadzać różne zwariowane eksperymenty i pokazywać wam nowe rzeczy. Nick to oczywiście będzie kod Damian, wiek 23. No i jak widzicie, nowiutkie konto jest już gotowe i także cała pusta aleja bucharów też już jest gotowa. Zobaczcie, ile tego tutaj jest w ogóle, także to będzie naprawdę dzisiaj srogi opening. Więc jeżeli podobają wam się takie eksperymenty i chcecie ich więcej, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i myślę, że jak będzie tak powyżej 10 tysięcy łapek, to możemy jeszcze kiedyś zrobić jakiś taki zwariowany challenge. Ja to scrolluję, scrolluję i to się nie kończy, przecież to będzie tyle otwierania, łohoho. To jest chyba mega trudne, ja to tak szybko scrolluję, a to one cały czas nie przelatują. O, dobra, jesteśmy, słuchajcie, za te 50 tysięcy, jak widzicie, na koniec będzie też legendarny stardrop. A co to tutaj się pojawiło, słuchajcie, dostałem nową skórkę za dzień pierwszy, no dobra, no to sobie odbierzmy tego nowego skina do Shelly. Także dobra, pierwszy skinek już odblokowany, git. Ja już jestem gotowy na opening, także odbieramy pierwsze rzeczy, jak widzicie, tutaj punkty mocy do dowolnego zadymiarza. Już to tam sobie odbieram i teraz mamy, słuchajcie, kredyty i te kredyty od razu nam powinny dać nitę, z tego co pamiętam. I tak jest właśnie, także mamy już, słuchajcie, pierwszego zadymiarza odblokowanego. Jest to pierwszy rzadki zadymiarz na tym koncie, nita. No i teraz mogę sobie wybrać też jakiegoś innego zadymiarza, nie mogę w sumie, musi to być El Primo. Dobra, odbieramy sobie tutaj nowe wydarzenie. Słuchajcie, ja tu jeszcze odbieram te kolejne nagrody i właśnie tutaj tym razem El Primosa. I jak widzicie, to już będzie kolejny brawler odblokowany na tym koncie. I już możemy odbierać jakiegoś bardzo rzadkiego, no dobra, no to aha, dobra, Jessie już sama z siebie się odbiera, okej, okay, no dobra, tu mamy, słuchajcie, dzienne misje do odebrania. Zadymka. Zadymka. Teraz mamy, słuchajcie, kolejne kredyty do odebrania i od razu dzięki temu odblokowuje się też Jessie, a za sekundkę będzie odblokowany pokój, także tych zadymiarzy na dzisiejszym odcinku będzie dużo. Jak widzicie, na razie mam jeszcze te wydarzenia do odebrania, ale już tutaj się kryje pierwszy stardrop za 700, słuchajcie, pucharków. I słuchajcie, jeszcze tylko przypomnę, ja na moim głównym koncie mam jakieś 28 tysięcy pucharków 700 i nie dobiłbym nigdy tych 50 tysięcy, na pewno nie teraz. A to, że tutaj właśnie mogę otworzyć całą tą aleję pucharów, no to właśnie jest ta wersja testowa, która jest 1 do 1 jak Brawl Stars, no bo po prostu jest od Supercella. Do testowania nowości właśnie dla twórców takich jak ja. Dobra, no to ja tutaj lecę do tego legendarnego stardropa. A czy można go już kliknąć? Nie można, trzeba najpierw odebrać wszystkie inne nagrody. Dobra, to ja, słuchajcie, to speedrunuję, bo tego jest mega dużo. O, mamy, słuchajcie, kolejne kredyty, no i teraz wleci pokój, chyba jeszcze jeden zadymiarz jakiś wleci. Zobaczmy, kto będzie po poko. Dobra, do dzieła. I teraz, słuchajcie, będzie bardzo rzadki jakiś brawler. To chyba jeszcze nie wleci? Tak, brakuje troszeczkę na Jackie. No dobra, mamy kluby odblokowane. Ohoho. Spray odblokowany. Ale to leci, widzowie. Jesteśmy już na 500 pucharkach. W tym momencie jest odblokowana Jackie. I nie wiem, który to już jest zadymiarz, ale piąty, szósty, coś takiego, nie? Naprawdę lecimy grubo. Teraz mamy, słuchajcie, kolejnego rzadkiego. No to weźmy sobie Barley'a. Czemu nie? O, Barley od razu odblokowany, dobra, no to na pewno już mamy ilu? 6 zadymiarzy i Shelly, czyli 7 łącznie na tym koncie już. Teraz możemy, słuchajcie, pierwszego epika. No to myślę, że pójdziemy sobie w Ems. W ogóle ona teraz będzie na promocji, bo to jest pierwszy właśnie epik na tym koncie. Dobra, tu mamy te punkty mocy, to na razie mi się nie przydaje, ale przydają mi się te kredyty, które dosłownie za sekundę mi dadzą Ems. Jeżeli z tego pierwszego start dropa, o, może być? Nie, no myślałem, że wypadną może kredyty, to wtedy, wiecie, od razu Emska by się odblokowała. No ale nie ma nic straconego, bo ona już tutaj, słuchajcie, wpada na moje konto. Kolejne kredyty wpadły, także dobra, Ems
już jest odblokowana. Teraz będziemy mieć kolejnego rzadkiego zadymiarza. I kogo by sobie wziąć? Może Colta. Tego Broka na razie nie bierzmy. O, mało tam tych też kredytów brakuje, także dobra, kolejny star dropi. Fajnie, że te star dropy pododawali, ale wydaje mi się, słuchajcie, że za mało ich zdecydowanie dali. No popatrzcie, tutaj są wszędzie te star dropy i tak dalej, ale jak później przejdziemy, to star dropy będą właśnie tylko co 5 albo 10 tysięcy, nie? I teraz słuchajcie, mamy epika, a w środku mamy, słuchajcie, pierwszy spray na tym koncie. I to jeszcze taki fajny, dodaj na Majka. No dobra. Teraz odbieramy sobie kolejne kredyty i w tym momencie wpada nasze konto Colt. I czy teraz będziemy musieli odblokować Broka? Nie, teraz będziemy odblokować kolejnego bardzo rzadkiego zadymiarza. No to weźmy sobie 8-bitowca, chociaż w sumie wypadałoby Dynamike'a odblokować, jak mamy do niego już spray. Dobra, zobaczmy sobie kolejnego star dropa. Czy tutaj wcześniej trafimy jakiegoś mitycznego chociaż, albo legendarnego? No nie, no to by było zbyt piękne. Myślę, że na to nie ma co liczyć, ale mamy już kolejnego 8-bitowca odblokowanego. Kolejny brawler, to już trzeci bardzo rzadki. O, teraz dostaniemy, słuchajcie, drugiego micyka. No to dobra, weźmy tego Boże, bo on sobie tak nie czekał, biedny. Jesteśmy na razie na nagrodzie za 1400, także jeszcze przed nami naprawdę dużo pucharków do otworzenia. No ta nagroda niestety słaba, to tylko jakiś taki mardy goldzik. No to może teraz. O, to jeszcze punkty do bo, dobra, double click. Nie, double click też nie oddał, ale mamy jeszcze tych star dropów przed sobą. Może jeszcze coś padnie. To słuchajcie, może teraz bum, bum, bum. Ojojoj, powolutku też nie oddaje. To może słuchajcie nosem. O, teraz będziemy mieć bo od razu odblokowanego. W ogóle, moim zdaniem troszeczkę lipa jest to, że te kredyty są właśnie na tym star roadzie. Jak wcześniej byli ci zadymiarze, to jakoś tak fajniej to było i to wszystko było, nie wiem, jakoś takie ciut ciekawsze i bardziej takie wow, jak się to odblokowywało, nie? No bo teraz co, mamy kolejnego epika, mamy kolejne punkty i te punkty, słuchajcie, teraz przejdą sobie, pójdą sobie na jakiegoś rzadkiego zadymiarza, który chyba nawet od razu zostanie odblokowany. No dobra, weźmy tego Broka już, żeby sobie spadał, także Brok już jest odblokowany, jeszcze tylko dwóch rzadkich zadymiarzy i teraz, słuchajcie, musimy jeszcze wybrać jednego, a to weźmiemy sobie Ticzka. Tik, tik. Zwykły star dropik za 2100, no to wiecie co, zróbmy sobie trzy obroty na szczęście. Raz, dwa, ło, i bum. Oj, daje bardzo rzadkiego, ale przynajmniej nie jest to ten sam rzadki, tak? Zielony kolor i idzie sobie stąd i mamy podwajacze. Podwajacze to akurat nawet spoko rzecz aktualnie. Dobra, klikamy kolejnego i tu mamy, słuchajcie, już epika i więcej podwajaczy. Okej, no dobra, ale na tym koncie te stoją, to i tak mi się, słuchajcie, nie przyda. Za to tym razem odblokowujemy już Tika i to tak całkowicie na to konto. I teraz będziemy mieli jeszcze jakieś punkty, tylko to pójdzie, o, dobra, już na kolejnego epika. Słuchajcie, ja liczę, że jak teraz odbierzemy sobie dużo właśnie jakichś takich epickich zadymiarzy, typu właśnie ta B, no to później nam wypadnie przynajmniej jakaś mityczna postać, nie? To by było naprawdę piękne i oby tak właśnie było. Dobra, no to lecimy. Ja wam, słuchajcie, chyba będę pokazywał właśnie tylko star dropy i właśnie to, jak odblokowujemy kolejnego brawlera. No w ogóle te punkty, nie? One są idealnie na epickiego zadymiarza i tam powinien jakiś boss sobie siedzieć do kliknięcia po prostu. No a tak to tam no niby mamy wybór, że możemy sobie wybierać, kogo tam chcemy odblokowywać i możemy, słuchajcie, wziąć już pierwszego mitycznego zadymiarza. No wiecie co, weźmy sobie Gina. Nie wiem, tak randomowo sobie wziąłem Gina. Niech sobie będzie Gin, niech sobie już tutaj on leci i moim zdaniem mega taką słabą rzeczą jest to, że musimy odbierać wszystkie nagrody po kolei tutaj w tej alei pucharów. No bo powiedzmy, że ja nie chcę sobie kredytów odbierać, tak? No i żeby odebrać jakiegoś star dropa czy coś później, no to muszę je wcześniej odebrać i to jest taka troszeczkę słaba rzecz. No ale no niestety, to tak to Supercell sobie rozplanował. Aktualnie jest tak samo, słuchajcie, w Masterii. O, dobra, nie no, jeszcze tego Gina nie mamy odblokowanego, ale ci zadymiarze naprawdę lecą. No to konto i lecą i teraz już będzie Gin odblokowany, dokładnie. Także mamy, słuchajcie, mitycznego pierwszego. I teraz musimy wybrać jakiegoś z tych rzadkich brawlerów. No to wiecie co, dobra, Bula sobie później odblokujemy. Ta Roza w ogóle od razu już tutaj wpadnie. I czy nam wystarczy jeszcze punktów na tego Bula? To by było w sumie nawet niezłe. Dobra, jednak nie, bo będziemy teraz bardzo rzadkiego musieli wziąć. No to weźmy sobie tego Dynamike'a, bo mamy do niego spray. Patrzcie, tego Bula byśmy mieli, a na Dynamike'a bardzo malutko brakuje. No ale myślę, że może nawet w tym star dropie już dostaniemy kredyty i nie, no to się jednak nie pojawi. Ale mamy jeszcze, słuchajcie, kolejne punkty mocy. Mamy ligę mocy odblokowaną. A jeżeli chodzi o stan aktualny brawlerów, no to mamy już 16, słuchajcie, na swoim koncie. Jak widzimy, o, tutaj mógłbym dać 6 gemów za Dynamike'a. Ale po co płacić, jak tu mamy, słuchajcie, kolejne kredyty za 4750 pucharków. I teraz Dynamike jest już odblokowany i od razu, nie od razu nie odblokujemy kolejnego epika, ale możemy sobie wybrać, to weźmy sobie Pamkę, dobra, i Pamka już jest w połowie. I słuchajcie, zbliżamy się w końcu tych 5000, czyli pierwszego gwarantowanego star dropa właśnie tutaj z alei pucharów. I tego tak szczerze jestem najbardziej ciekawy, także mityczny star dropusie, proszę oddaj, daj coś fajnego i uwaga, w środku tego pierwszego mitycznego star dropa jest! No mega lipa. To nawet bez echa, to trzeba lecieć, słuchajcie, dalej. To ten zwykły. Ty, jak ja skipnąłem tego star dropa? Nie skipnąłem, mu się jakoś tak zbugował. Ej, widzieliście co ja zrobiłem? Odebrałem jakby dwie nagrody naraz, bo zrobiłem tak, tak. No nie, teraz chyba nie dałem rady, czy dałem radę? Bo wiecie, ja kliknąłem tak szybko star dropa i potem szybko kliknąłem gold. No nie udało mi się teraz. A czekajcie, jak teraz zrobię tak? Nie, też się nie udało. No jak ja wtedy to zrobiłem, że double click się jakiś pojawił? Dobra, ale tak mało do tej pamki brakuje. To może jakieś kredyty teraz star dropu się dasz.
Pamka odblokowana właśnie w tym momencie. I czy teraz będziemy mieli znowu jakiegoś mitycznego do wyboru? To by było całkiem okej. Jest mityczny, no to weźmy sobie Max, dobra, niech będzie. Lecimy, nie śpimy, słuchajcie, kolejny Star Dropik jest otwierany. I na razie w tym eksperymencie wszystko idzie dobrze, ale na razie nic nie trafiliśmy. No wszystko co poodbierałem, no to właśnie za te kredyty, nie? Tutaj znowu punkty do Max spadają. Jest jakiś epik, ale ten epik, no też słabiutki. Mamy kolejnego Star Dropa za 7900 właśnie pucharków. I napiszcie w komentarzach, czy wy już otwieraliście jakiegoś Star Dropa właśnie z alei pucharów i co wam wypadło. Tutaj słuchajcie, mamy punkty do Max, ale ona jeszcze teraz nam nie wpada na konto. Może teraz padnie, jakby tutaj jakieś punkciki były, albo w ogóle jakiś lepszy Star Drop, nie tylko ten. Ty, znowu to zrobiłem, znowu to zbugowałem, dobra. Widzieliście? Dobra, ale i tak będzie znowu zielony Star Drop, także nic ciekawego. A monety już są odebrane po tym Star Dropie. To też. O, znowu mi wyszło. Dobra. I jest mityczny! Uwaga, uwaga! Aha, fajne. Super, już widziałem taki mityczny dzisiaj. Wiecie co, ja sobie może poulepszam trochę tych zadymiarzy. Dobra, wydałem wszystkie punkty na ulepszenia Jackie na potężnym drugim poziomie. Ło. A my powoli się zbliżamy, słuchajcie, tutaj do nagród za 10 tysięcy. I teraz mamy kolejnego Star Dropa, który jest tylko rzadki. Ach, super, uwielbiam te rzadkie Star Dropy. Nie no, z megaboksami był... O! Tutaj będzie, słuchajcie, zadymiarz, jeszcze Star Drop. Dobra, Star Drop się otworzył, mamy zadymiarza, Max jest odblokowana. Ja tutaj będę miał teraz kolejnego zadymiarza. Ohoho, pierwsza legendarka, widzowie. No może weźmy sobie Leona na pierwszą legendarkę. Niech będzie, dobra, już tutaj 700 kredytów na niego weszło, a Star Drop już tu czekał. Okej, okay. No śmiesznie to się tak w ogóle odpaliło. Ale zadziałało, to zadziałało. Ooo, proszę państwa. I nie dość, że mamy teraz pierwszą legendarkę, to jeszcze mamy legendarnego Star Dropa, no dobra. To trzeba użyć mocy Boga Thanosusa. Także Bogu Thanosusie otwieraj i traf coś mocnego. Łopopopo. I mamy skina do Max. Tak, to jest, słuchajcie, Lampard Max. Bohaterowie z Zadymiarskiej Dżungli. I to jest bardzo fajny drop, także panie Thanosie, dziękuję, żuwik. Ten Thanos jest nawet trochę podobny do tej Max, nie? Jakoś tak może ją przyciągnął. No to jest po prostu symulacja, widzowie. Ale mamy nowego skina, także ten dropik naprawdę bardzo, bardzo fajny. I jeszcze jest emotka. Ja teraz żałuję, że ja te 10 tysięcy pucharków już dawno temu wbiłem i nie będę mógł odebrać tego legendarnego Star Dropa. Ale na swoim głównym koncie będę mógł, słuchajcie, odebrać tego legendarnego Star Dropa za 30 tysięcy, także niedługo będę to dobijał. Właśnie po to, żeby otworzyć tego legendarnego Star Dropa i też dostać jakiegoś fajnego skinka, może byłoby naprawdę bardzo fajnie. A tu punkty na Leona wpadają, okej, okay, klasa. Dobra, jesteśmy już przy 12 tysiącach, teraz słuchajcie, już tylko 80 kredytów nam daje, jak widzicie. Przestaje być kolorowo z tymi nagrodami, zobaczcie jakie tutaj nagrody są na tym przełomie. No nie ma nawet żadnych kredytów ani niczego, nie? Tutaj za 13 tysięcy mamy 100, no to troszeczkę lepiej, ale i tak zanim my się doczłapiemy do tego Leona teraz, no to trochę minie. 14 tysięcy, jak widzicie, tutaj jest 80 tylko, no i strasznie później słabe są te nagrody, mi się wydaje, nie? W sensie, tu gdzie są te wszystkie Star Dropy? Gdzie są one pochowane? Dlaczego ich tutaj nie dali? Na szczęście, słuchajcie, pomimo, że teraz mi się trochę zlagowało, o, tutaj odbieramy jeszcze ten gol, to tutaj już zbliżamy się właśnie do tego mitycznego, ale jak widzicie, no żadnych zwykłych Star Dropów już tutaj nie ma od tej ilości pucharków, no i moim zdaniem to jest slipa i mam nadzieję, że to w jakimś kolejnym update'cie zmienią, żeby tutaj też były Star Dropy, bo jednak no ciekawie się te Star Dropy otwiera, nawet jak wypadają cały czas jakieś takie lipne, rzadkie, to i tak jakoś przyjemnie się to otwiera niż po prostu stukanie tego golda i tego wszystkiego, a to słuchajcie, mamy kolejny mityczny Star Drop przed nami. Ostatni był bardzo cienki, no to może wykorzystajmy tym razem moc Spike'usa, ale Spike mógł się na mnie obrazić, bo go nie wybrałem, a wybrałem Leona, także zobaczymy, czy Spike odda, uwaga, uwaga, Bogu Spike'usie, 500 golda. No co, dowiedz Spike, że się na mnie obraziłeś, no, ale jeszcze zostaniemy kumplami, nie? No. Lecimy dalej, nie śpimy, jak widzicie, o, tutaj jakieś 50 się zrespiło na 15500, to co ciekawe. W ogóle, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na moim Instagramie Damage4ty, to bardzo serdecznie was zapraszam, bo codziennie tam rozdaję jakieś świąteczne emotki dla widzów. Albo wysyłam jakiemuś randomowemu widzowi, który mi zostawił właśnie serduszka pod zdjęciami, albo jakiś miły komentarz, albo po prostu wrzucam na storkę i kto pierwszy zgarnie, ten lepszy, nie? To zależy, tak codziennie jednej osobie wysyłam. Także zapraszam bardzo serdecznie do mnie na Instagramka, no i powoli doczłapujemy się, słuchajcie, do tego Leona. Myślę, że na tym odcinku jeszcze go odbierzemy, bo jeszcze sporo pucharków przed nami, jakieś, nie wiem, 23 tysiące, 33 tysiące nawet. Już jesteśmy na 18,5 tysiącach i to jest kolejne 50 do Leonka. Tutaj chyba właśnie jakimś takim patternem teraz dają, bo jak widzicie, tu jest 18500, a tutaj na 19 jest znowu po 50, nie? Tak, z tego co widzę, to teraz już jest tak cały czas, ale dobra, no teraz w sumie nie, bo teraz mamy legendarnego Star Dropa za okrągłą liczbę, także no, coś na co wszyscy czekamy. Takich legendarnych Star Dropów mamy dzisiaj 5, a to już będzie drugi, no to pora zobaczyć, czy teraz też tak fajnie odda jak wcześniej. Jesse Maza, pam mamusie, daj mi skina Star Dropusie. Tak wiem, niesamowita rymowanka, ale oddała i patrzcie, to jest, słuchajcie, ta B arcywróg, właśnie super cel make. Ej, no dobra. Słuchajcie, jak macie jakieś fajne rymowanki na Star Dropy, żeby coś wypadało dobrego, to możecie pisać w komentarzach. Pod najśmieszniejszymi będę przypinał serduszka, a tutaj mamy, słuchajcie, nowego skina do B i to jest bardzo spoko przybranie, ja się mega cieszę. Na razie te legendarne Star Dropy naprawdę dają git dropy, co jest dziwne, bo myślałem, że aż tak dobrze nie będzie. Oj, tak, Leonik, już jesteśmy naprawdę blisko. Dobra, widzowie, ogarnąłem taktykę na speedrun, która się nazywa spamowanie.
planie i na razie to idzie nawet nieźle. Jak widzicie, punkty do Leona wpadają, bo coś zbugowałem. Chyba w ogóle zbugowałem całą tą wersję, ale jesteśmy coraz bliżej. I mój speedrun nawet wychodzi, bo patrzcie, teraz tylko 40 kredytów i mamy Leona, czyli gdzieś, teraz jak się gdzieś pojawią kredyty, dobra, jest, mamy to. Słuchajcie, Leon odblokowany, jeszcze mi się trochę kabel popsuł i te kolory były takie dziwne. Ale słuchajcie, mamy pierwszą legendę, także Leon stroni od ludzi, w czym pomaga mu moc niewidzialności. Tylko jego młodsza siostra Nita potrafi do niego dotrzeć. Fajnie, że te opisy w ogóle pozmieniali, takie ciekawsze się teraz wydają. Dobra, to mamy już pierwszą legendę i kogo my teraz, o, z legendy przechodzimy na rzadkiego, jak fajnie. Dobra, no to ból, dawaj, bo jesteś potrzebny. Ja wracam do spamowania. Na szczęście na tego bóla nie będziemy musieli czekać tak długo, ale ej, my tu mamy mitycznego Stardropa, ja go przyspamowałem, to wiecie co, dobra, spamujmy. I uwaga, jest skinek od razu do Leona, dopiero co go odblokowaliśmy. Zabłąkany Leon. Ej, naprawdę te Stardropy z Alei jakieś są chyba podkręcone. To już jest trzeci skinek, ja mega żałuję, że tą nagrodę za 25 puchárków odbierałem, nie? Mogłem sobie poczekać. Ona by się teraz zmieniła w takiego legendarnego Stardropusa i bym miał takiego fajnego skina jakiegoś. A tu w ogóle ból się powinien pojawić. Dobra, ból już jest odblokowany. Wszyscy rzadcy zadymiarze są już na tym koncie. No to teraz potrzebujemy jakiegoś bardzo rzadkiego i niech to będzie Penny. Czemu nie? Penny w ogóle po remodelu tak dosyć groźniej wygląda, nie? Dobra, o kolejne punkty tu wpadają, trzeba przyspamować. Chyba za chwilę będziemy mieć Penny, słuchajcie, ale ja jestem naprawdę dobrym klikerem. Tak nawalam. Dobra taktyka, nie? Będę wiedział na przyszłość, jak to robi. Dobra, kolejne punkty. Ło! I dobra, żebym teraz tego nie przeklikał, bo słuchajcie, teraz, czy teraz już Penny? Dokładnie, Penny już pada na moje konto. Jest to, słuchajcie, szósty bardzo rzadki zadymiarz i teraz będziemy mieli już jakiegoś epika do wyboru. No to my sobie weźmy sobie tego Franka. W sumie czemu nie? Czeka tak tutaj biedny od lewej strony. A teraz przed nami coś, na co wszyscy czekali, czyli legendarny Stardrop numer 3 w dzisiejszym odcinku. To widzowie, na szczęście trzeba go otworzyć nosem i zrobimy to tak. Bum, okej. I teraz 3, 2, 1. Poproszę nosowego skina jakiegoś fajnego. I mamy to! Co jest? Naprawdę, te Stardropy są jakieś niesamowite! Jak to daje tymi skinami? Tym razem, słuchajcie, mamy Wielorybium Nitę. I to jest w ogóle kolejny skin autorstwa właśnie Supercell Make. To jest autorstwa Beats, Francie, Incastle and Fontys. Przepraszam, jeżeli źle to przeczytałem, ale no, dużo tych ników, ale naprawdę fajnego skina żeście wymyślili. Fajnie, że wpadł na moje konto, także Wielorybia Nita. Kolejny bardzo fajny skinek i kozak, no jeszcze wodka. Super. Nie no, naprawdę te legendy są niesamowite, a ja tego legendarnego Stardropa za 30k pucharku muszę jak najszybciej dobić na moim głównym koncie w Brawl Starsie. Dobra, no to lecimy dalej z spamowaniem, słuchajcie widzowie, widzimy się przy mitycznym w sumie. Chyba, że Frank się wcześniej odblokuje. Dobra, go. Nie no, do Franka to trochę będzie trzeba pozbierać. A co do tej Alei Pucharów, to jak widzicie, teraz już trochę częściej dają te kredyty, bo patrzcie, tutaj jest za 33 700, tutaj znowu za 34 200. Nie wiem, tak ciekawie to rozmieścili. Boom! Wpadają, słuchajcie, punkty mocne, zaraz mogę chyba poulepszać tych zadymiarzy trochę. Leon wymaksowany jest gitara i słuchajcie, z samego Trophy Roada za 30 000 pucharków mamy odblokowanych 22 zadymiarzy, w tym jedną legendę. Nie, naprawdę ciekawy ten eksperyment, no to sprawdźmy, słuchajcie, co wyleci z tego mitycznego Stardropusa. Na razie takie średnio szczęśliwe. O, proszę, tutaj gadżet do bono, świeżo co go ulepszyłem. Pewnie jakbym go nie ulepszył, to tutaj by poleciał jakiś gold, ale no dobra, no może być, nie? Ja tutaj nie będę narzekał, bo to jest, no wiecie, nowiutkie konto, nie ma co narzekać, tutaj prawie nic nie ma. Znaczy w sumie teraz już trochę jest, nawet jest legenda jakaś, tak? Nawet wymaksowana prawie. Tylko no nie ma oczywiście ani żadnego star powera, ani gadżeta. Do tego Franka jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale jeszcze chyba z jedną taką nagrodę muszę odebrać? Nie, jeszcze jedną. Dobra, i teraz będzie git. Nie, też nie będzie git, chyba będzie brakować dosłownie, nie wiem, czterech? Tak? Tak, cztery jurakowie, dobra, to jeszcze raz musimy to odebrać. Mamy to, słuchajcie, Frank wpada, 23 zadymiarz, już odblokowany. No i idzie nam naprawdę nieźle, jest to piąte epicki. Oj, teraz możemy jakiegoś mityka, no to kogo by tutaj wybrać? Dobra widzowie, nie wiem kogo wybrać. Napiszcie w komentarzach, kogo wy byście wybrali, czy Mortisa, czy Tarę, czy Byrona. Chyba was zaskoczę i wezmę coś, czego pewnie by nikt nie wziął, ja bym wziął Byrona. Moim zdaniem Byron jest naprawdę dobrym zadymiarzem, nie? W sensie jego ult jest mocny, bo nie dość, że może sam siebie w chwilę wyleczyć, to może jeszcze też kogoś zaatakować tym swoim ultem i bardzo duży damage komuś zadać, nie? Nawet w jakiejś większej ilości zadymiarzy. A tutaj, słuchajcie, mamy już 40 000 pucharków i kolejny legendarny Stardrop przed nami. Wiecie co? Trzeba go otworzyć stopą. To jest ta technika, nie? To jest ta technika stopy. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Boom. Stopa. Stopa nam dała hiperdoładowanie, słuchajcie, do złomka. To jest pierwsze hiperdoładowanie na tym koncie. Jeszcze nic takiego nie było. No to już wiem, kogo teraz muszę tutaj ulepszać. Będzie Jessie ulepszana. No i git. No i dobrze. No te legendarne naprawdę są spoko. Co prawda, mógł być to jakiś skinek, ale już tych skinów dzisiaj trochę dostaliśmy, więc nie ma co narzekać, jest naprawdę git. Dobra, otwieramy dalej. Uwaga, uwaga, ile mamy tutaj tych na Byrona? No jeszcze dużo na niego brakuje. Ale mamy cały czas dużo tych punktów mocy, więc to będzie spoko. Myślę, że może tą Jessie sobie za chwilę trochę podbijemy. Ale ej, widzowie, spójrzcie, my
jesteśmy już na 43 500 pucharkach. My zaraz dobijamy do końca i cały challenge będziemy kończyć. No dobra. A czy damy radę w ogóle tego Byrona jeszcze odblokować? No nie wiem, myślę, że będzie ciężko, bo tutaj lekko ponad 5000 pucharków. Coś musiałoby z mitycznego polecieć, nie? Jakieś kredyty. Jakby kredyty poleciały z mitycznego, to może tego Byrona byśmy dali radę jeszcze odblokować. No ale wszystko zależy właśnie od tego Stardropa. No to uwaga, uwaga, bum. No i zobaczmy. Bogu Stardropusie. Biorę Edgara na szczęście, bo Edgar to wiecie, jest najlepszy zadymiarz, ulubiony, każdy go kocha. Także Edgar, dawaj, zrób to. Traf nam jakieś kredyty. Wow, Edgar nam po prostu trafił nowego zadymiarza. Co jest? Z mitycznego? Aż? Okej, okay, no dobra, już myślałem, że nie odblokujemy żadnego nowego brawlera, a to jednak proszę. Nic nie popsułem. To się naprawi, widzowie, patrzcie. Jest pięknie. Dobra, ziomek, wracaj do siebie. Ale i tak zrobił dobrą robotę. Słuchajcie, mamy Asha odblokowanego, czyli kolejnego zadymiarza. No dobra, no tego się nie spodziewałem. To nawet lepiej niż jakby punkty właśnie wypadły do Byrona. W sensie chodzi mi oczywiście o kredyty. Dobra, lecimy dalej ze speedrunem, bo speedrun i tak trzeba robić, pomimo że już naprawdę mało zostało, ale nie, tego Byrona nie damy. No nie mam za mało mamy. Zostało nam 3000 pucharków do odebrania, jak widzicie. I niestety, no nie widzę tego, żeby to miało się udać. Niestety, do tego Byrona już nie damy rady. Chyba, że w tej legendzie coś takiego będzie jeszcze, wiecie, nowiutkiego, może jakiś zadymiarz. Fajnie, że w ogóle ten nasz padł, nie? To pokazało, że da się coś trafić właśnie z tych stardropów, przynajmniej. No tu już mamy ostatniego tysiaczka do odebrania. Jak to szybko zleciało? No i braknie, no braknie tych punktów. No nie ma opcji, że my tutaj, no dokładnie, no brakuje ponad 800. Jakby 1000 teraz poleciał z legendarnego, to jeszcze byśmy mieli jednego zadymiarza odblokowanego. Także słuchajcie, przyszła pora, żeby otworzyć ostatniego stardropa, który jest na Alei Pucharów. Jak widzicie, ta aleja tutaj jest zapełniona ponad 50 000 pucharków. Tutaj w ogóle Brawl Stars nam proponuje, żeby kupić tego Byrona, ale nie, nie ma pieniędzy. Sorry. To sobie tą Jessie w sumie jeszcze ulepszę, słuchajcie, przed otworzeniem tego. Czemu nie? Na 11 poziom. O, już mi się skończyły pieniążki i wszystko. No dobra, no to niestety nie na 11, ale na 10. Jeżeli chodzi o zadymiarzy, no to jak widzicie, z mityków mamy dwóch, mamy sporo epików, mamy też legendę, no i łącznie tych zadymiarzy na razie jest 24, więc jeżeli nic się nie zmieni po tym legendarnym stardropie, to taki będzie właśnie wynik odblokowania postaci właśnie z samej Alei Pucharów. No to co on, widzowie? No to trzeba to klikać. To ja tradycyjnie, żeby zwiększyć to szczęście, robię 3 obroty, także raz, 2, 3 i Bogu Stardropusie, legendarusie, daj nam jeszcze jednego brawlera, żebyśmy mieli 25 zadymiarzy albo 1000 kredytów. I 1000 kredytów to jest naprawdę dobry deal, także ja to klikam, zamykam oczy i uwaga, co tu takiego będzie? 3, 2, 1, jest nowy zadymiarz i to jest w ogóle mityczny zadymiarz, co jest? Ja nie wiem, co tu się wyrabia, przecież te legendarne stardropy z tej alei to są serio jakieś podkręcone, one są niesamowite. Mam wrażenie, że nie wiem, no jak są te legendarne stardropy w sklepie czy coś, to one tak dobrze nie dropią. No halo, dostajemy tutaj kła w tym momencie, czyli nowego mitycznego zadymiarza. Znaczy nowego, no on po prostu wcześniej był chromatyczny, nie? Dopiero co stał się mitykiem. Ej, słuchajcie, ten odcinek jest naprawdę mega, mega fajny. Jeżeli chcecie więcej jakichś takich zwariowanych testów, to piszcie pomysły na nie w komentarzach, zostawiajcie łapki, 10 tysięcy łapek i robię coś takiego na pewno. Ale że kieł wypadł? No tego to się nie spodziewałem. No to słuchajcie, mamy już całą aleję pucharów odebraną. Niestety na tego Byrona troszeczkę nam zabrakło, ale nie ma co się martwić, bo i tak mieliśmy naprawdę mega, mega dobre dropy. Mieliśmy dużo skinów, takich jak na przykład właśnie ten do Leona. No i łącznie na tym koncie zostało odblokowanych aż 25 zadymiarzy. Także słuchajcie, no w tym odcinku ode mnie to by było na tyle. Widzimy się już jutro na kanale w kolejnym filmie z Daily. Padajcie do mnie na Instagram, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie. Instagram Damian4T. Siemano!